Cześć, ja jestem Anjon i przyjrzymy się dzisiaj nowemu Titan Eventowi, w którym możemy zdobyć jako jedną z głównych nagród czterogwiazdkową duszę Blade Mastera. Dopiero co zakończył się Lover's Spad, tych, którzy w nim uczestniczyli tak jak ja, wydrenował kompletnie z zasobów, dlatego prawdopodobnie nie będę starał się wymaksować tego Titan Event, ale poszczególne kamienie milowe zapewne będą w moim zasięgu normalnie grając w raj. Radzę Wam jednak uważać, w pamięci mam jeszcze Titan Event, w którym walczyliśmy o Tormina. Był bardzo za i w pewnym momencie musiałem nawet wybrać, czy chcę walczyć o czempiona z eventu, czy robić fuzję. Fuzją był wtedy Blizzard, a ja wybrałem walkę o Tormina. Generalnie cieszę się, że zdobyłem Tormina. To świetna Void Legenda na PvP, ale tamta fuzja też byłaby bardzo użyteczna. Blizzard może nie jest najlepszym czempionem na Fire Knighta, ale bardzo by mi się przydał w Sand Devil. No, ale kiedy podejmowałem tę decyzję, jeszcze o tym nie wiedziałem. Sprawdźmy zatem poszczególne progi. I tu muszę przyznać, że Plarium nie zaskoczyło. Czterogwiazdkowa dusza jest na czwartym kamieniu milowym, a nie na ostatnim, na ostatnim dali Immortal Soul Stone'a. To może zmienić moje podejście i być może przycisnę trochę mocniej, żeby dojść do tego czwartego milestone'a. Wymaga to osiągnięcia progu 1000 punktów ze wszystkich 1750, które mamy do zdobycia. To nie wydaje się takie trudne, nawet jeśli opuszczę wszystkie eventy związane z otwieraniem szardów. Zobaczmy od początku, co możemy zdobyć na poszczególnych progach. Z progu pierwszym, jak zawsze, nie należy spodziewać się wodotrysków. Próg drugi, no. Też nic ciekawego poza duszą. W progu trzecim nagrody zaczynają być umiarkowanie interesujące trochę energii, laser oil z Sand Devil i laser extract z Phantom Shoguna no to zawsze się przyda całkiem sporo Immortal Soul Coins, mitycznych czarmów, sześciogwiazdkowa epicka Kios Ore jest ok czwarty próg daje już naprawdę fajne nagrody. Dżemy, większe oleje i ekstrakty, sześciogwiazdkowy Glyph speed, void shard, sporo pyłu immortal soulstone, legendarna chaos or. Wszystko tutaj jest bardzo użyteczne. I piąty próg. No tutaj nie wiem, co robią te multiwalki. Zamiast nich przydałaby się na przykład jakaś legendarna książka. No poza tym jest OK. Z tym, że żeby dojść do tego ostatniego progu, będzie na pewno trzeba otworzyć masę shardów i ogólnie poświęcić ogromną ilość zasobów, porównywalną jak największą jak w czasie fuzji. Patrząc na to wszystko, ja będę chciał dobić do tego tysiąca punktów, a jeśli wpadnie coś więcej, no to super. Ale nie nastawiam się na to. Wolę raczej nadprogramowe zasoby energii zużyć na farmienie masterek na minotaurze. Może podchodziłbym do tematu trochę inaczej, jeśli byłyby w tym evencie do zdobycia legendarne książki. To jest akurat zasób, którego mi obecnie najbardziej potrzeba. Zobaczmy jeszcze, jakie nagrody mamy do zdobycia w Dungeon Divers. Tutaj, 7000 punktów to jest bardzo intensywna farma wszystkich Dungeonów. Mamy 30 punktów na stosunkowo niskich, niskim progu 1050 punktów. Kolejne 70 punktów, a więc już setka na progu 3000. To jest całkiem znośne. Ale mamy jeszcze 100 punktów przy 4300. No tu już zaczyna się robić intensywnie. Ale powyżej tego progu mamy też bardzo fajne nagrody. Mamy Kios powder, mamy beczkę, mamy primal sharda. No i legendarna książka. To mnie akurat kusi. W każdym razie. Intensywnie. Tutaj na to Dungeon Divers trzeba będzie poświęcić całą masę energii, żeby dojść do tego progu 7000 punktów. Zobaczmy teraz kolejny event jaki mamy, czyli Soulstone Rush. I tutaj jedna uwaga. Tak jak być może słyszeliście już wcześniej u innych content creatorów, że znaleziono w kodzie gry informacje o eventach z podkręconymi szansami podczas otwierania Soulstone'ów. Nie znamy żadnych szczegółów. Nie wiadomo nawet czy kiedykolwiek takie eventy w grze się pojawią, ale istnieje takie prawdopodobieństwo. Ja w każdym bądź razie nie dam się skusić na otwieranie Soul w tym Soul Eventcie, chociaż zawsze to robiłem wcześniej. Poczekam przynajmniej jakiś czas, aż sytuacja się wyklaruje z tymi prawdopodobnymi nowymi eventami. Jeśli nie pojawią się przez dłuższy czas, pewnie nie wytrzyma mi otworzę jakieś Soul Stone'y. Ale na razie wstrzymam się. Choć te legendarne książki na dole znowu mnie kuszą. 3000 punktów za dwie książki, czyli to jest 6 Eternal Soul Stone'ów. No to i tak jest y, zbyt dużo. Aktualnie posiadam chyba 2 Immortal Soul Stone'y i około 40 Mortal Soul Stone'ów. Także nie mam szans do tych książek, więc sprawa rozwiązana. Nie interesuje się tym eventem. Dodatkowo, dzisiaj dowiedzieliśmy się o tym, że w czwartek pojawi się nowy czempion training, w którym do zdobycia jako główna nagroda będzie gwarantowana łuczniczka, ale gwarantowana jest bardzo mocno w cudzysłowiu, ponieważ jest to czempion tylko i wyłącznie dla zwycięzcy w turnieju. Jeśli taka osoba ma już łuczniczkę, nagrodą będzie sześciogwiazdkowa dusza dla łuczniczki. Ja tę informację po raz pierwszy usłyszałem na kanale Nuba i podobno wyciekła ona wczoraj na Steamie, a dzisiaj została oficjalnie potwierdzona przez plarium. Jednak ten turniej to zdecydowanie zabawa dla karakenów, i w ogóle nie będę zwracał na niego uwagi. Na dzisiaj to już wszystko. Napiszcie w komentarzach, jaki wy macie plan na Titan Event, i do zobaczenia. Cześć!